Witam moi drodzy, pierwszy raz na kanale. Chciałbym się z wami podzielić taką fajną informacją, bo od jakiegoś dłuższego czasu szukałem takiej alternatywy do swojej piątki F10, żeby można było mieć taką rozrywkę w samochodzie w postaci odtwarzania teledysków, filmów, różnych rzeczy. I otóż wcale, jak się okazuje, nie trzeba kupować radia z Androidem, jak to robi większość osób. Ja też już tak chciałem zrobić, prawie do tego doszło, kupić radyjko, które odtwarza teledyski, które kosztuje na cie po prostu 2,5 tysiąca złotych w przybliżeniu. Ja to zrobiłem inaczej. Wszedłem sobie, pogrzebałem sobie po prostu trochę w moim samochodziku, w ustawieniach. I tutaj wszedłem w aktualizację oprogramowania, jest coś takiego. I najpierw sprawdziłem swoją aktualną wersję, trochę pogrzebałem w internecie, poczytałem fora, różne inne rzeczy. Wszedłem po prostu, stwierdziłem, a nuż, co mi zależy. Dałem aktualizuj oprogramowanie. Otóż aktualizacja zrobiła się sama jakoś. Po prostu dostałem jakiś kod dodatkowo na telefon, bo jestem zarejestrowany w takiej aplikacji BMW Connected Drive. I po prostu przyszedł mi kod z potwierdzeniem, że ja to ja, że moje auto o tym i tym winie to jest to auto. I po prostu wpisałem ten kod. Mam go gdzieś tutaj po prostu w pamięci telefonu. A teraz już, dobra, nieważne. I po prostu z czasem jeździłem sobie tym autkiem moim i tak kurczę się denerwowałem, że no, praktycznie nic się nowego nie zadziało. Ale nie, mam tutaj mojego prywatnego pendrive'a z teledyskami tutaj. Już chcę go wam pokazać, nie jest ten, to jest ten pendrive. O, to jest on tutaj sobie włożony. Tutaj mam ładowarkę do telefonu, tak? Tutaj sobie podłączam telefon. I tu na tym moim pendrive'ie mam teledyski. Po prostu teraz też pogrzebałem sobie po tym wszystkim, po tej aktualizacji. Pogrzebałem sobie w telefonie, przepraszam, w samochodzie, w ustawieniach. I dałem takie coś jak właśnie urządzenia zewnętrzne. Wyskoczył mi mój pendrive, tak? Standardowo, tylko do tej pory słuchałem po prostu MP3, tak? I moim zdaniem to tło MP3-kowe tak trochę brzydko wygląda. O, proszę, tu jest moja lista MP3-kowa. Mam tego od cholery, prawda? Dobra, nieważne. I tutaj jest taka opcja jak więcej mediów. I tutaj mamy tak, audiobooki, możemy odtwarzać jakieś podcasty, audio, czyli jakieś stworzone listy. I tutaj, jak widzicie, rozjaśniło mi się funkcja dostępna wideo. Wcześniej tego nie miałem. Miałem to na szaro i miałem to nieaktywne. Po czym wszedłem i wyskoczyła mi cała lista, tak jak to wygląda na pendrive'u po otwarciu tych moich folderów, na przykład na komputerze czy telefonie. Wygląda to tak samo jak tutaj. I po prostu pokazał mi się folder teledyski. I proszę, tu jest moja też prywatna lista moich teledysków, które kiedyś tam miałem w poprzednim samochodzie, sobie jeździły w tym pendrive'ie plus jakieś tam nowe. I zobaczcie, co się dzieje. I po czasie wyskakuje sobie na full obraz. Co jest super sprawą w ogóle, bo zawsze chciałem mieć taką rzecz właśnie, że po prostu jadąc, żeby coś mnie, że tak powiem, może nie rozpraszało, co bardziej cieszyło, zajmowało mój czas, nie wiem, w korkach, w różnych innych rzeczach, tam stojąc w samochodzie, czekając na coś. I powiem wam, że jest to przydatne. Nie wiem, czy to jest karalne u nas, czy nie, ale widziałem u paru osób wieczorem we Wrocławiu na mieście też takie opcje. No może trochę inne, bo ja mam tutaj standardowe radio BMW. Tak jak mówię, nie trzeba kupować Androida żadnego ani z tych rzeczy. Jest naprawdę fajnie wypasione to seryjne radyjko. Oczywiście to jest, ja mam tą dużą nawigację, znaczy ten wyświetlacz. Dam wam jakiś teledysk, który mi się rzuca na
full obraz, bo to nie jest full. Miałem tutaj coś takiego. Więc powiem Wam, że po prostu to jest fajna sprawa. Jeżeli ktoś jest takim maniakiem audio i nie tylko. No proszę, zobaczcie. I zaraz się rozszerzy na full, full, full. No i to jest opcja, chyba że na full prawie, że bodajże. Tak. No i sobie tutaj mogę paluchem zmieniać. Mogę sobie przewijać do przodu, do tyłu, tak. Już Wam pokazuję, jak to wygląda i można sobie w ten sposób właśnie oglądać teledyski. I tak to wygląda. Można oczywiście też ustawiać sobie jasność ekranu, jeżeli komuś przeszkadza full jasność w nocy. Można sobie ustawić, tam są takie ustawienia wyświetlacza. Monitor centralny, no tutaj mam akurat na, o, zobaczcie sobie, prawie że na ponad połowę jest. Przychodzi ciemno, czujnik działa i sam automatycznie się wygasza troszeczkę ciemniej. Fajna sprawa ogólnie, powiem Wam. Tak to wygląda. Dodatkowo powiem Wam, że jeżeli autko jest od... Już pokazuję. Dodatkowo, tym pokrętłem, jeżeli kręcimy, tutaj mamy dodatkową listę. Możemy sobie wybrać po prostu tylko patrząc wzrokiem. Jeżeli jesteśmy na autostradzie, patrząc wzrokiem tylko w dół, co wybieramy. Po prostu nie trzeba odrywać tutaj wzroku i rąk od kierownicy, tylko jedziemy sobie i na przykład tutaj wybieramy losowo różne takie funkcje. No i tak to wygląda. Dzięki bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. Pozdrawiam.